8 maja zainaugurowano trzecią edycję Winyl Festiwalu, jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w mieście. To jest trwały już trend, że jednak to, co dobre, nie dotyczy to wyłącznie płyt, ale to, co dobre, naprawdę potrafi przetrwać lata. Tak jest również z płytą winylową, która znakomity comeback zalicza. I cieszę się, że w Chorzowie ta właśnie płyta winylowa inspiruje nas do wielu podobnych spotkań jak to dzisiejsze. Mam te winylowe stare płyty. One tak czasami trzeszczały, czasami jak były pęknięte, to miały takie stukania i to wszystko był wielki urok. Teraz elektronika ten urok zupełnie wyklucza, bo to wszystko jest czyściutkie, ale nie ma tego takiego delikatnego smaku staroci, więc lubimy słuchać z tych starych płyt, które nie zawsze są takie dobre w odbiorze, bo jednak nie ma wszystkich wysokości dźwięku, nie ma pełnego muzycznego ducha w tym, ale ja jednak wolę te starsze nagrania i starsze płyty, bo mi przypominają także czas, kiedy ci wszyscy artyści zaczynali. To już było ładnych parę lat temu. Koncert i pogadankę z muzykami grupy SBB poprzedziło spotkanie z Piotrem Mecem, redaktorem Polskiego Radia Trójka. Ja się na nich wychowałem, ja stałem po pierwszą płytę w długiej kolejce na krakowskim rynku do księgarni. Nie przypuszczałem wtedy, że kiedyś będę się z nimi znał prywatnie, bo rzeczywiście tak jest. Udało mi się zrobić nawet kilka projektów takich specjalnych z udziałem SBB. Dość często miałem okazję zapowiadać ich koncerty. Mogę powiedzieć, że jestem z nimi zaprzyjaźniony, więc to zawsze jest dla mnie ogromna przyjemność, żeby w jakimś kontekście się z nimi spotkać. To są tak zwane backstage'owe historie, które raczej, jeżeli już, to opowiadam przy okazji takich spotkań, bo to nie są zawsze historie na antenę. Ale wiem, że takie prywatne spotkania, prywatno-służbowe powiedzmy, z muzykami z najwyższej półki, to zawsze jest ciekawa historia, więc staram się opowiedzieć, jak wyglądają kulisy tego typu wywiadów. Postanowiliśmy uczcić to wydarzenie również wystawą niepublikowanych dotąd fotografii z roku 1979, które pokazuje i znakomicie dokumentuje kulisy już wtedy grupy, która ugruntowała swoją pozycję na rynku muzycznym nie tylko w naszym kraju, ale również na Zachodzie. Serdecznie zapraszam na wydarzenia organizowane w ramach trzeciej edycji Chorzów Winyl Festival. Niespełna dwa tygodnie imprez w różnych miejscach naszego miasta. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem na Facebooku festiwalowym Winyl Festival.